Concordia Papua. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czy nie zje ich presja? Awans jest na wyciągnięcie ręki. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dziś... Morales musi to wykorzystać. Jest gol, którego tak potrzebowali! Wskakują na pozycję dającą im awans. Tego szukali, o to walczyli. Widzimy olbrzymią satysfakcję, Tomku, i nie ma się co dziwić, dopięli swego. Prowadzą zatem 1-0. Czy będzie z tego remis? Kapitalna interwencja, uratował zespół przed stratą gola. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Rzut rożny. Zagranie na klepę, krótko. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. No i jest gol! Widać, że zależało im, by postawić kropkę nad i. Nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. Tak to właśnie widzę. Chcą pokazać, że ten awans po prostu im się należy. No to mamy 2-0. Piotr Zieliński. Zieliński. Czy trafi? Groźnie było. Dobra interwencja. Soler. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. I mamy obecnie 3-0. Mario Rui, Alexis Sanchez. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Strata piłki. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. I z piłką Alexis Sanchez. Cóż, w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. No i co? Zamiast posiadania strata. Piłka do Alexisa Sancheza. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Tomku, jedno ci powiem, nadal nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ta interwencja pierwsza klasa, a raczej klasa światowa. Teraz okazja przed nim. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. No
Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odgwizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Tracą piłkę gracze Wolves. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Ale strzał zablokowany. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Zagrania w takim miejscu zawsze są groźne. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. I to będzie rzut rożny. Zagrywa teraz krótko. Fati przy piłce. To była interwencja do statystyk. Zagrywa Piotr Zieliński, ale piłkę przejmują rywale. Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedziałbym raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podskoczy. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dalej jest ciekawie. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Powiększają przewagę. 5-0. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Realizator pokazuje nam teraz analizę gry tego piłkarza. Jasno z niej wynika, że to wyróżniająca się postać dzisiejszego meczu. Niewątpliwie dziś dochodzi do okazji strzeleckich z niebywałą łatwością, a co ważne, zamienia sytuację na... Chciałem sylwetkę zobaczyć. Ale to nieźle się zaczęło. Taktyk mnie przekonywał cały czas. Zrób to, zrób w końcu. No zrób to SBC. Polska, biała, czerwoni. Skąd ty jesteś, że tak zaciągasz? Ja zaciągam w jakiś sposób? Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Morales, mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Niepotrzebna strata i może być groźnie. Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce.
Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ależ to raz wygoni. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Zieliński. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Oj, bramka! Jeszcze nic tu nie jest pewne. Jeśli tak to się skończy, nadal mają awans. Ale muszą się teraz skupić, by dowieść ten wynik do końca. Jeżeli zmarnują tę okazję, pretensje będą mogli mieć tylko do siebie. Pobudka, panowie. Morales dostał piłkę. Okazja do strzału. Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. Cedric Bakambu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Doskonała piłka za plecy obrońców. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Dobra presja teraz. Mają piłkę. Pressing się opłaca. Odzyskali piłkę dzięki aktywnej postawie. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Nie popisał się obrońca. Łatwo dał się minąć. Canales ma teraz piłkę. To była interwencja do statystyk. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Aż się prosiło, żeby ktoś skierował tę piłkę do bramki. Nic z tego. Jak jest K, to oznacza kill? No naprawdę nie, to już jest... Nie ma gola. Zamykają go teraz rywale. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Znakomite zagranie na dobieg. Doszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Piłka bezpiecznie w rękach bramkarza. Zieliński. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Cedric Bakambu. Z powrotem do Bakambu. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. Znakomita interwencja. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. João Félix, jak to rozwiąże? Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo.
kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Adrien Rabiot. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Jean-Félix. Prostopadłe podanie, szansa. Znalazł go tym podaniem, niebezpiecznie. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. I ładnie mija teraz rywala. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Obrońca, piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Nic złego już im się nie stanie. Awansowali i mogą rozpocząć świętowanie. Zrealizowali założony cel, zapewnili sobie promocję do wyższej ligi, gdzie będą musieli właściwie od zera udowadniać swoją wartość. W żadnym razie nie umniejszam ich osiągnięcia, Tomku, ale tylko zauważam, że to koniec. Coś, kurde, ten.